Hej wszystkim! Witam się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, dzisiaj z Oliwią wymyśliłyśmy challenge, że będziemy miały pomarańczowy dzień, więc zaraz się przebierzemy. Ja już sobie pomalowałam pazurki na orange. I co? I teraz musimy wybrać stylizację. Mam nadzieję, że w naszych szafach coś znajdzie się właśnie w tym kolorze. A więc u Oliwii w szafce znalazłam takie dwie energetyczne, piękne, pomarańczowe bluzeczki. Jeszcze nie wiem, którą sobie Oliwia weźmie na dzisiejszy dzień. I do tego mam takie spodenki dla niej. To jest taki, wiecie co, bardziej ceglasty kolor, ale myślę, że można zaliczyć do pomarańczowego. No nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie, chociaż ja tu widzę, że w kamerze ten kolor jest dużo ciemniejszy niż na żywo. A ja mam problem, bo myślałam, że założę taką sukienkę. Ona jest superowa, dawno jej nie miałam i nawet zapomniałam, że taką posiadam w szafie. I niestety, słuchajcie, popsuł się w niej ekspres, także muszę z niej zrezygnować. Kiedyś miałam bardzo dużo pomarańczowych ubrań, a teraz nie mam. I chyba będzie problem. W najgorszym wypadku pożyczę ubranie od naszego taty, tak jak to było w challenge 24 godziny na żółto. Jednak nie będzie tak źle, dorwałam tą bluzeczkę, no a ten pomarańczowy jest taki trochę blady, ale to nadal jest kolor pomarańczowy, więc dzisiaj będę w tym dla Was występować. A co do Oliwii, to zaraz ją zobaczycie, teraz poszła do łazienki, ja jeszcze naszykowałam jej takie dwie pomarańczowe gumki, niestety żadnych spinek w kolorze pomarańczowym nie posiadamy. Jest i nasza Oliwia, przywitaj się z naszymi widzami! Wow, dzisiaj masz bluzkę pusinową i chyba nie chcesz jej zmieniać, co? To jutro ją założymy, ok? Ja już tutaj Ci zrobiłam fryzurkę. A dlaczego? No przecież rozmawiałyśmy rano, że będzie pomarańczowy dzień. No. Ja akurat lubię ten kolor, a Ty? No. Tylko nie mamy za dużo rzeczy w tym kolorze. Niedługo pójdziemy na zakupy, i ale... I sobie wybrać. Tak, zanim ruszymy na miasto, to wybierz sobie, którą wolisz. Oczywiście wiedziałam, że weźmiesz tą, a ja bym wolała, żebyś wzięła taką. Nie! Ta jest bardziej taka, mocniejszy kolor. No dobrze, skoro wybierasz, truskaweczki niech będą. I czy życzysz sobie takie spodenki, czy nie chcesz dzisiaj spodenek zmieniać? Nie wiem, czy nie będą jeszcze na Ciebie za duże, bo jeszcze ich nie miałaś nigdy na sobie. Przymierzymy, zobaczymy. I jak... No poczekaj, przymierzymy i wtedy dopiero ocenimy. A powiedz mi, czy pamiętasz, jak jest po angielsku kolor pomarańczowy? Orange. Orange, bardzo dobrze. A orange jeszcze możemy spotkać w tej grze Roblox, czy nie? Rainbow Friends. Tak? Też tam jest orange? Dobrze pamiętam. No dobra, no to wskakujemy w ubranka, w sensie Ty, bo ja już jestem wystylizowana i zaraz Wam się pokażemy w całej okazałości. Tudum, tudum, tudum! Jesteśmy jak dwie pomarańcze albo dwie marchewki. Zależy, co wolisz. Marchewki. Marcheweczki są pyszne. Marchewki. Zaraz, ruszymy do Biedronki i bardzo mi to pasuje, bo muszę zrobić zakupy. Jesteśmy marcheweczki. Oczywiście, wybierzemy sobie dużo pomarańczowych rzeczy, ponieważ w domu nic pomarańczowego nie mamy. Przejrzałam lodówkę, kompletnie nic nie ma w tym kolorze. Ej, a wiesz co? Nie wiem. Bo ja bym chciała jeszcze sprawdzić do McDonald'a, czy jest nowa zabawka. Tak, obok Biedronki jest McDonald's i Oliwia zawsze musi zobaczyć, czy jest nowa maskotka, bo jak coś, to chce ją oczywiście kupić. Jeszcze raz Wam przypominam, pamiętajcie, że możecie kupować same te pluszaczki, nie musicie brać całego zestawu Happy Meal. I my z reguły tak robimy. I ja chyba tylko będę jadła marchewki. Tak, właśnie, bo w McDonaldzie są przepyszne marchewki. To jest mega dobry pomysł. Te marchewki są tak dobre, bardzo Wam je polecamy. Są przepyszne. Też są dobre, ale dzisiaj jabłuszek jeść nie będziemy, no bo w końcu challenge to challenge. Musimy jakoś przetrwać ten dzień. Wiesz co? Nie wiem. Bo mogłybyśmy nagrać taki challenge. Już się boję. 24 godziny na żółto i na czerwono. No dobra, pomyślimy. Pomyślimy, ja ogólnie uwielbiam dla Was nagrywać odcinki kolorowe. Będziemy wtedy jadły jabłka. Też można. No nic, to my zaczynamy ten pomarańczowy dzień. Wy koniecznie zostańcie z nami, pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Subskrybujcie nasz kanał, bo filmy dodajemy codziennie w czasie wakacyjnym o 8:30. Zaraz mi się urwie głowa.
Ja idę wieszać pranie i naprawdę ruszamy, bo zajmie nam to bardzo dużo czasu, pójdziemy sobie na nóżkach, zrobimy sobie spacerek. A właśnie, Oliwia ma te spodenki, jednak wyglądasz w nich bardzo dobrze i uważam, że są lepsze niż tamte, co miałaś wcześniejsze, bo to są leginsy, a tamte to były takie sztywne. Uwaga, uwaga, jeszcze chciałabym Wam coś pokazać. Zobaczcie, jak mi Oliwia pomagała wieszać pranie i wszystkie pomarańczowe klamerki powpinała mi na włosy. Ja nie wiem, czy Ty się bawiłaś w jakiś salon fryzjerski? Nie, chciałam Ci poprzyczepiać jako spinki. No super wyglądam. Czyli mam takie spinki, ale nawet o tym nie myślę, że ja dzisiaj w nich wyjdę na miasto. Wyjdziesz. Nie ma takiej opcji. Wyjdziesz. Nie, zaraz je pościągam. Przed wyjściem jeszcze posmarujemy się kremem 50, bo jest duże słoneczko i on też jest nawet w kolorze pomarańczowym. Już Oliwia uciekła, więc ja kończę, muszę się ogarnąć i już teraz naprawdę wyruszamy, bo wiemy, że jak zwykle zbieramy się jak sujki za morze. Nareszcie udało nam się dotrzeć do supermarketu i pierwsze co widzimy to są kwiaty. Może sobie kupimy takie różyczki. Uuu, ładne, ładne, nie? Ładne. Przepiękne, kupujemy. Bo innych pomarańczowych tutaj nie widzę, kupujemy. Ale te są śliczne. Wiesz co, musimy jeszcze wziąć koszyczek. Może sobie wybierzemy takie smoothie. Ojejku, by mi wyleciało z ręki. Wygląda apetycznie. Marchewka, ananas, brzoskwinia, pomarańcza. Może być? A na dziale owoców oczywiście bierzemy mandarynki. To też są mandarynki. A Ty wolisz pomarańcze? Tutaj jest pomarańcze. Nie, to jest grejpfrut, ale grejpfrut jest niedobry. Przynajmniej dla mnie jest niedobry. Nie lubię. Weźmiemy jeszcze kilka marcheweczek. Może zrobimy sobie surówkę. A tutaj się straciłam. Nie, to jest, to się pomoczyłaś od tych kwiatków, wiesz? Nie. Zaraz wyschnie. O, jakie fajne małe papryczki. Zobacz, jest nawet jedna w tym kolorze, w którym potrzebujemy. Ale to jest chili. Nie, te nie są chili, te są normalne. Normalne? Naprawdę. Ale wyglądają jak chili. Nie, te chili to są takie dłuższe, wiesz? Nałożymy sobie jeszcze troszkę pomidorków koktajlowych. O, fajny pomidorek, co? Ale on jest żółty, więc ten niestety odpada. Nie. Według Ciebie jest pomarańczowy? No taki pomarańczowo-żółty. No okej, okay, możemy zaliczyć. Myślę, że ominiemy dział słodyczy. Dlaczego? Bo dzisiaj będzie dzień taki zdrowy. Okej? Okay. No zgódź się. No dobrze. No, to ja się bardzo cieszę, że się zgodziłaś. Ojejku, ile tutaj jest rzeczy. Tak, chyba była dostawa. Jeszcze weźmiemy sobie pomarańczowy jogurt, to znaczy ten jest o smaku brzoskwiniowym, ale w środku będzie w tym kolorze pomarańczowym. Ten? Czy wolisz jakiś inny? To ty się zastanów. A mogę sobie na jutro wziąć? Możesz sobie wziąć inny smak na jutro, oczywiście, że tak. A Oliwia lubi te pitne jogurty. Truskawkowy czy bananowy? Ja Ci pomogę wyjąć, poczekaj. Potrzymaj. A ja tutaj coś zobaczyłam pysznego dla mnie. Ja to lubię takie rzeczy. Wszystko co jest z marakują i z mango uwielbiam. Na obiadek zrobimy dzisiaj rybkę. Weźmiemy łososia. On będzie idealnie pasował. Ty chcesz sushi? Nie no, zamówimy sobie jutro sushi do domu. To jest takie średnie. A co wolisz? Łososia czy wolisz taką rybkę? Rybkę. No dobrze, no to w takim razie weźmiemy takie filety. I teraz czy znajdziemy pomarańczowe lody? Wydaje mi się, że nie. Ewentualnie musimy zmienić sklep. Nie ma. Widzę coś pomarańczowego. Jest! Mamy to! Ostatni etap naszych zakupów to jest galaretka. I słuchajcie, są wszystkie smaki. Nie ma pomarańczowej. Jeszcze tutaj na dole sprawdzimy. O nie, chyba dzisiaj nie zjemy galaretki. Ale zamiast galaretki weźmiemy sobie dżemik. On będzie przepyszny do naleśników. A o jakim smaku? O jakim smaku? Brzoskwinka. To jest mój ulubiony dżem. Po zakupach czas na przyjemności. Ja mam wielką torbę ciężką z zakupami. Idziemy zjeść marcheweczki. No i oczywiście zobaczymy, czy są nowe squishy. Nie masz siły otworzyć? Bo nie w tą stronę. O, dobra. Chwila prawdy. Zaraz się wszystko okaże. I co? Jest coś nowego? Nie, już nie ma squishy? Są tylko jakieś papierowe. Oh my god, zmienili. To już totalnie Ci się nie będzie podobać. Ja już to wiem. Nie będzie.
to jest jakaś gra, że tym się kręci, to ja proponuję, żebyśmy wzięły trójkę. Albo w ogóle nie bierzmy tych zabawek. Trójka jest bardziej pomarańczowa. W ogóle. No to lecimy do domku. Oliwia jest bardzo smutna i tak jeszcze jej proponuję, że u góry przecież jest pomarańczowa książeczka. Ale wiesz co? Nie wiem co. Bo ja nie miałam dwóch squishmallow. Ojej, może jeszcze wyhaczymy gdzieś te squishy. Może nie wszystko jest jeszcze stracone, myszko. To spokojnie, to przemyśl. Czy jemy dzisiaj tutaj coś, marcheweczki, jemy. Czy wracamy do domku? Nie. To ja idę zamówić. I nareszcie wróciłyśmy do domu. Nie było nas aż 3 godziny. Ten spacer zajął nam bardzo dużo czasu, jesteśmy wykończone, Oliwia sobie leży w tamtym pokoju i ja zaraz do niej dołączę. Oliwia już wzięła tableta, będziemy oglądały bajkę Gdzie jest Nemo, bo w końcu ta rybka też jest pomarańczowa, więc idealnie wpasuje się w nasze dzisiejsze wyzwanie. Odpoczęłaś troszeczkę? Jejku, powiem Wam, jak ten czas szybko leci, już jest prawie 15. Powiedz, jak Ci się podobała bajka? Tak średnio. Ja wyjęłam zabawki, bo poszukuję czegokolwiek w kolorze pomarańczowym. Słuchajcie, jest problem. W domku nic nie ma. Ja znalazłam takie. Tak, a tu wyjęłam jeszcze takie pudło. Tu jest totalny miszmasz. Ale czy tutaj jeszcze cokolwiek będzie? No widzisz, Oliwia już nawet nie pamięta, jakie tutaj są zabawki. A tutaj naprawdę są niektóre bardzo fajne rzeczy. To niestety nie ten kolor. Szukajmy dalej. Tutaj wszystko przeszukałam i jedyne co znalazłam to tą ciastolinę. I ona jest niby w kolorze pomarańczowym, ale jak otworzyłam, słuchajcie, środek, to się bardzo zdziwiłam. Nie wiem, czy teraz sobie poradzę jedną ręką. Widzisz, co tu jest w środku? No i nie stworzymy nic. Myślałam, że ulepimy jakieś marcheweczki albo coś innego, ale niestety nie. A tutaj w tle możecie zobaczyć, że naszykowałam taką pomarańczową torbę plażową, bo po południe planujemy spędzić na działce u twojego wuja. Będziemy tam pierwszy raz. Podobno jest nawet tam pomarańczowy basen, więc idealnie. Tak, jest kostka Rubika. Tylko powiedz mi, czy my mamy jakieś ręczniki pomarańczowe? Chyba mamy. Kolorowe mamy. Na pewno mamy jakieś pomarańczowe, także będziemy uratowane. Yeah. No dobra. To ja tak na szybko jeszcze tutaj zajrzę. O, Squishy! On był kupiony kiedyś w Action. Nie w Action. A gdzie? W Simsayu. Aha, dobra. Ojej, taki mały pomidorek, czy jak to się tam nazywa. No i słuchaj, nie wiem, czym my się dzisiaj będziemy bawić. Totalnie nie wiem. Ale on... O, tam w tle... Kolorowy! Kolorowy, tak. Widzę, chociaż bardzo dużo jest takich kuleczek pomarańczowych, więc może można i zaliczyć. Tam w tle możecie zobaczyć Lorelai, bo tak właśnie się nazywa ten pluszak Oliwii. Bardzo trudne imię, Lorelai. Tylko zobaczcie, on jest różowy i smutny. O nie, musimy go przełożyć na drugą stronę. On z reguły tutaj jest na naszej półce, pewnie go kojarzycie z filmów. O, i zdecydowanie bardziej mi się podoba wersja uśmiechnięta. No i super. Mam coś pomarańczowego, to autko kiedyś dostałaś od swojego dziadka. Byłaś malutka i to autko Ci się mocno spodobało, to jest taka taksóweczka amerykańska. Zaraz będę jadła ten jogurt, tak, pachnie przepięknie. Ojej, Oliwia sobie założyła tą miseczkę, czapeczkę od lodów Mini Melts. Mamy je wszystkie kolory, więc teraz jeżeli idziemy na lody, to po prostu bierzemy je w takim zwykłym kubeczku. Jak chcesz, to sobie spróbuj tego jogurcika. Albo możesz sobie tutaj go wlać do tej czapeczki. No widzę. Tylko uważaj z tym, bo to bardzo mocno strzela. Siadaj sobie, misiu, ze mną. Wiesz, co wyjęłam? Takie rybki. I w środku też są pomarańczowe, więc zostawimy tylko te orange piranie i będziemy je łowić pomarańczowymi wędkami. Ale zanim to nastąpi, to mamy paczuszkę od naszej kochanej widzki albo widza, bo tak naprawdę nie wiemy, kto ją wysłał. I ona jest tak ślicznie obklejona w papier, słuchajcie. Także ja przecięłam tylko folię kompletnie, nie wiem, co jest w środku, zaglądamy. A jeżeli Wy, drodzy widzowie, macie ochotę coś do nas wysłać, to tutaj na dole wklejamy Wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha. Już Oliwia dorwała medal. Wow, jaki ładny. Możesz sobie zawiesić.
To jest pusinowy medal. Że mam tyle pusinów. Że masz tyle pusinów. Oh my god, tu jest zdjęcie. To chyba dostałaś, słuchaj. To wszystko od tej dziewczynki. I czy ty widzisz, jaki ma strój ta dziewczynka? Ten sam, co ja. Ten sam, co ty. Czyli to jest taki top i takie fioletowe spodenki, które kupowałyśmy w Petco. Ale super! No fajnie! A tak poza tym, to ktoś nas ostatnio prosił, żebyśmy nagrały kolekcję twoich topów. No nie nagramy takiego filmu, bo Oliwia ma tylko dwie takie bluzki. No właśnie, a, niestety. A co tutaj? Wysyp na Oliwkę, czyli na ciebie. Nie, ja już się za to biorę, bo ja to uwielbiam, słuchajcie. Uwielbiam. A, matko. Wysyp na mamę. A może tam jest wysyp na Oliwie znowu? Nie. No Oliwia już umie czytać, więc... Więc nie da się ciebie nabrać. Ojeju, ile tutaj jest bibuły. Siu. Jeszcze troszkę. Dobra, wyleciało wszystko, ale słuchaj, bibuła jest leciutka, więc spoko. A pamiętasz taką paczkę, gdzie na moją głowę wysypałaś Sky? I dostałam tą kinderką w głowę i mnie trochę bolało. Dobrze, to ja przeczytam list. W tym czasie, kiedy ty mi wysypujesz na głowę to wszystko. Jeszcze nic nie wyleciało. Słuchasz? Hej, Oliwia i mama, jestem Marcelinka Lewicka, mam 8 lat, teraz pójdę do drugiej klasy. Oliwka, mam do ciebie kilka pytań. Gdzie byś chciała pojechać na wakacje? Nad morze. Wszyscy o to pytacie. Pojedziemy nad morze, tylko czekamy, bo musimy iść na wizytę do pani chirurg, żeby zobaczyła, co z twoją rączką. Jak rączka będzie zdrowa, to na pewno pojedziemy nad morze, ale jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie, bo to też pytacie i zapraszacie nas w różne miejsca. Dzisiaj nawet czytałam komentarz, że jedna dziewczynka nas do Łeby zaprasza. Ale naprawdę, jeszcze nie mamy pojęcia, dokąd pojedziemy. Gdzie się najlepiej bawisz? Ja mogę odpowiedzieć, ja wiem gdzie. Gdzie? Na sali zabaw. Już masz wszystko. Czuję. Z kim się najlepiej bawisz? Z koleżankami. A nie z mamą? No też z mamą. Czasami z mamą też, nie? Różnie bywa. Jakie lubisz kwiaty? Lubię bardzo róże. Róże. A dzisiaj kupowałyśmy róże tylko w kolorze pomarańczowym. Ojej, a z tyłu jest napisane po koloru. Jaki pusin słodki, który jest sushi, a my uwielbiamy sushi. Jakie lubisz wakacje? Wow, ale będziesz miała co robić. A jakie lubisz wakacje? To odłożymy na boczek, żeby się nie myliło. Jakie lubisz wakacje? Jak jest ciepło. Fajne, nie? Jaką bajkę lubisz najbardziej? Z ciasteczkiem. Jaką lubisz bajkę najbardziej? To jest bardzo problematyczne pytanie, bo Oliwia już przestała dawno oglądać bajki. I ja nie wiem sama. Jak ja nawet bym miała coś odpowiedzieć na ten temat, to chyba nie masz ulubionej bajki. Jaką najbardziej lubisz potrawę? Naleśniki i sushi. Zdecydowanie, tak. I nawet dzisiaj chyba jeszcze... Nie, dzisiaj nie. Jutro zrobię naleśniki, bo dzisiaj mamy rybkę na obiad. Twój najlepszy makijaż. Masz taki czy nie? Mam. Pewnie tęczowy. No. Kolorowy. Ej, mogłaś mnie dzisiaj pomalować na pomarańczowo. Na pewno masz taki cień do powiek. Jeszcze nic straconego. Na pewno taki makijaż dzisiaj sobie zrobimy. Oliwia i mama, dziękuję za pozdrowienie z filmiku To czy tamto. Oglądam was od samego początku. Też was pozdrawiam. Nie gadaj. To jest tatuaż jednorożec, on będzie przepiękny, nawet dzisiaj go możemy zrobić, jak będziesz chciała, bo teraz Oliwia nie ma żadnego tatuażu, więc idealnie. My kojarzymy ciebie i ja pamiętam, jak ja nawet ciebie pozdrawiałam, więc super, bo my w ogóle kojarzymy już wasze niki, szczególnie naszych stałych widzów, ale naprawdę, słuchaj, Marcelinka bardzo się postarała, bo wrzuciłaś nam tyle drobiazgów i tyle rysunków, naprawdę musiałaś spędzić nad tym dużo czasu, żeby to wszystko stworzyć. Czytam dalej. Fajne miałaś filmiki z gangiem swojaków i ciekawe, jaki ma być gang swojaków z Biedronki. No właśnie, my też zastanawiamy się nad tym, jakie będą kolejne pluszaki. Coś tam niektórzy mówią, że ma być gang mocniaków, ale czy to się sprawdzi? Nie wiem, myślę, że nie, bo to zawsze jest wielka tajemnica, jakie będą następne maskotki. Mieszkam w Michałówce, naprzeciwko mieszka mój kuzyn Piotrek i kuzyn Mikołaj i kuzynka Aniela. I nie wierzę, coś ci pokażę.
Oliwia mi tutaj podała taką spinkę do włosów z takim serduszkiem, a tu w środku jest LL Surprise w tym serduszku, a ja, zobacz, to jest kotorożec, już Ci pokazuję, tu jest napisane miau miau, mini kotorożec, pokoloruj. I Wam też pokażę te cudowności. Przepięknie rysujesz, Marcelinko. Przepięknie, jestem zachwycona. Nie wierzę, Oliwia nie miała takiej gry. Pokaż naszym widzom, że tu się naciska. Teraz jest na to moda, wiecie? Bardzo dużo dzieci to ma. Super, to jest rewelacja. Oliwia znalazła gumkę, to musisz wyżej pokazać, bo widzowie nie zobaczą. A ja jeszcze tak Wam na szybko pokażę, ile tutaj jest bibuły kolorowej. Wow. I ja coś czuję, że Marcelinka sama to cięła. Więc zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze się ukryło między tą bibułą. Nie miałam tego Marcin Pupsa. Ja Cię kręcią, jaka ładna naklejka. I taki Moji Pops. Ej, nie to jest jakiś go. Deserek. Nie miałam. Nie, takiego nie miałyśmy. I jeszcze... Bransoletki. Mam 3 bransoletki. Wow, i pewnie Ty to sama robiłaś. Jest taka pierwsza. Bella. Taka druga. Jest i Bella. A, Bellę trzeba złożyć. I zaraz to oczywiście zrobimy. Jaka ładna. Co? Wow, kolejna przepiękna naklejka. No właśnie są śliczne te naklejki. Jeju. O. I to takie z jednorożcami, bo nasi stali widzowie doskonale wiedzą, co Ty najbardziej lubisz. No i tak mi się wydaje, że to już będzie koniec tej paczuszki. Oliwia składa kolejną kinderkę. Marcelinko, jest nam tak strasznie miło, że o nas pomyślałaś. Zaraz, Misiu, znajdziemy kolejną część, bo Oliwia dalej składa te figurki. Serdecznie Ci dziękujemy za tą paczuszkę, jesteś przekochana. Oczywiście, robimy Ci serduszka. Ja już zrobiłam. I wysyłamy Ci moc buziaczków. Nawet pozdrawiamy, słuchaj, Twoje kuzynostwo. Kuzyna Piotrka, Mikołaja i kuzynkę Anielkę. Może też nas oglądają, nie wiemy. No dobra, to może jeszcze na sam koniec tego odcinka pozdrowimy kilka osób. Cały czas pytacie nas, kiedy będą Wasze pozdrowienia i tak dalej, i tak dalej. A my teraz robimy losowanie, ponieważ próśb o pozdrowienia jest na tyle dużo, że nie dajemy rady. Chyba byśmy musiały codziennie nagrywać odcinek, w którym byśmy tylko Was pozdrawiały i nic więcej. Pierwsze pozdrowionka lecą do Julii, która napisała do nas z konta Julia. Buziaczki for you. Pozdrawiamy Hanię, która napisała z konta Hania XS8ZX. Buziolki. Pozdrawiamy Kingę, która do nas napisała z konta Piotr Maczka 5074. Buziole. Pozdrawiamy Oliwię Godlewską 4998. Buziaczki. Pozdrawiamy osobę, która nie wiem jak ma na imię, ale napisała do nas z konta User WG3VR4YD4D. Koniecznie napisz jak masz na imię, ja Ci tam napisałam w komentarzu jak się nazywasz, ale nic nie odpisałaś. Tylko, że marzysz o pozdrowieniach. No to buziaczki lecą do Ciebie. Pozdrawiamy Annę Sadowską 4010. Pozdrawiamy Ninę, która ma 9 lat i napisała z konta Jamnikowo. Ciekawa jestem, czy masz jamnika, czy nie. A czy Ty wiesz, co to jest jamnik? Ten długi pies. Tak. Pozdrawiamy Ewę Kadubek 5726. Oliwię, która ma 8 lat i napisała z konta Grzegorz Niewiński. I ostatnia osoba, do której polecą pozdrowienia, to jest Julka, ma 10 lat, napisała z konta Monika Banach 4208. Serdecznie Ciebie też pozdrawiamy, buziaczki Ci wysyłamy. I co, my kontynuujemy nasz pomarańczowy dzień, zaraz wyjeżdżamy, także na szybko jeszcze spakujemy ostatnie rzeczy i let's go. Jak mam tą nóżkę. Boli Cię nóżka? Oliwia coś tutaj kombinuje, ja nie wiem co tutaj się dzieje. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Sami sobie spróbujcie zrobić taki challenge, bo to jest super zabawa. My strasznie lubimy nagrywać kolorowe challenge. I chciałabyś jeszcze coś powiedzieć do naszych widzów? Nie. No w takim razie kończymy ten odcinek. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Pa, pa, całusy 102. Ała! Słyszeliście ten dźwięk? O matko, ile tu sprzątania! Tak, impreza! Impreza? Pomarańczowa impreza! Ej, to też by było fajne, a można by było nagrać taki odcinek, że robimy orange party i zapraszasz wszystkich, którzy muszą być ubrani na pomarańczowo. To jest świetny pomysł! O nie, nie wyłączyłyśmy kamery! Wszystko się nagrywało. Nawet bransoletkę rzuciłaś. No nie.
Dobra, ja wstaję i sprzątamy.